Witam wszystkich i zgodnie z obietnicą, jaką dałem nie tylko swoim patronom w poprzednim odcinku nieformalnej trylogii double featureowej, dzisiaj double feature. Czegoś takiego jeszcze nie było, ale chcę to ścieśnić i zachować koncepcję pomysłu łączenia opowiadań niczym kiedyś filmów, czyli zaczynamy Stephena Kinga, opowiadania z motywami, które łączą się z poprzednim odcinkiem, czyli z Howardem, z tomiku Nie kopcie mi grobu, i Stephen King będzie takim łącznikiem pomiędzy Howardem a Blackwoodem, których obu Stephen uwielbia. I dzisiaj o tomiku Po zachodzie słońca. W moich rękach jest wydanie z 2008 roku, kieszonkowe wydanie, które długo czekało na swoją kolej. Wydanie z 2009 roku, przepraszam, moje kieszonkowe wydanie jest z 2013 roku, na okładce Autostrada z zachodzącym słońcem, z podpisem Po zmroku zaciera się granica pomiędzy życiem a śmiercią. Nie wiem, jak wy podchodzicie do opowiadań, ale ja dużą uwagę przykładam do szczegółów, do tytułów, znaczy się. Mam tę książkę w dwóch wydaniach. Mam w tej pierwszej, większej wersji, gdzie na opakowaniu jest kobieta biegnąca. Widok jakby od tyłu, taka w pędzie. Wydawała mi się wtedy ta okładka bardzo kiczowata i długo, długo zniechęcała mnie do sięgnięcia po te Stephenowo-Kingowe opowieści. Tym bardziej zniechęciłem się, kiedy zacząłem czytać pierwsze opowiadanie pod tytułem Willa. Właśnie, te tytuły. Ja nastawiłem się, że to będzie opowiadanie o willi. Oczywiście było to opowiadanie o Willa, to imię damskie, jak pamiętam. I sama opowieść była nawiązaniem do Twilight Zone. Pamiętam, że ten tekst zupełnie mnie wtedy odrzucił, bo oczekiwałem czegoś innego. Dlatego teraz, jak zupełnym przypadkiem wziąłem w swoje ręce ten tomik Kinga, zacząłem od razu od tytułowego, chciałoby się powiedzieć, a może bardziej od obrazkowego opowiadania, czyli od okładkowego bardziej, czyli Piernikowa dziewczyna. Zacząłem od tego opowiadania, nie wracając do willi, do której jeszcze, jak widzę, będę musiał wrócić, bo ja cały czas w międzyczasie nadrabiam Twilight Zone. Stephen King wielokrotnie się powołuje na Twilight Zone. Twilight Zone również pojawia się w 4 po północy, czy 4 po północy, którą ja czytam równolegle, już właściwie kończę. Ale o tym też będzie kolejny odcinek, jednak on będzie się zazębiał trochę nam. Ale koniec już tych wstępów. Ja jeszcze dziękuję patronom za wsparcie i zapraszam wszystkich miłośników starej grozy i nie tylko dobrej kultury do wsparcia na patronite.pl/skóra. Możecie wrzucić chociażby piątaka. I po krótkim wstępie, ale jakże znakomitym, nie mówię o swoim wstępie, ale o wstępie Stephena Kinga, który dopracował tę formę do perfekcji i również w Po zachodzie słońca jest cudowny wstęp, cudowna opowieść wstępna Kinga. Aż chce się czytać to wszystko. Ja już wiedziałem po premierze, bo ja po premierze Po zachodzie słońca czytałem Willę prawie, że. No właśnie, gdzie ta willa, zastanawiam się. No i ta willa pojawia się dopiero w Piernikowej dziewczynie, czyli The Gingerbread Girl. Ale najpierw, co to jest gingerbread? Otóż tutaj w tytule Stephen nawiązuje do tych opowieści o tym takim piernikowym ludziku. Tu mamy parafrazę, że jest to kobieta. Kobieta i kobieta, jak ten ludzik, który to w tej bajce opowieści ucieka. On przed czymś ucieka. Ta kobieta też ucieka. Główną bohaterką jest Emily, która ma problemy z zajściem w ciążę, żyje z Henrym,
I pewnego dnia zaczyna w wyniku traumy po utracie bodajże dziecka, po niemożliwości zajścia w ciążę i po poronieniu, ona czuje, że musi biec, czyli zaczyna uprawiać to jako sport. Świetnie zarysowany kontekst, profil psychologiczny bohaterki, która nie mogąc urodzić dziecka, próbuje jakoś eksploatować swoje ciało w inny sposób i podczas tego biegu doznaje swoistego ukojenia. To było jak lekarstwo, to bieganie. Wraz z jej pasją narasta konflikt pomiędzy Emily a Henrym, czyli jej partnerem, aż do momentu, w którym nasza tytułowa piernikowa dziewczyna wyjeżdża na Florydę. I tutaj na Florydzie właśnie będzie willa. Willa, a nawet i wiele willi, nawet wiele takich letniskowych domostw, bo jak wiecie, to Stephen King w pewnym momencie swojego życia kupił dom na Florydzie. Stąd też biorą się różne jego inspiracje, jak chociażby Dumaki, czyli bardzo fajna powieść pod tytułem Polskim ręce mistrza. Właśnie na piernikową dziewczynę wpadł, przechadzając się morzem z jakimś swoim przyjacielem, który powiedział mu, zobacz na te Macville, tak? Zobacz na horyzoncie. Czy zdajesz sobie sprawę, mówi do Kinga, że połowa z tych willi przez wakacje jest całkowicie pusta? No i rzeczywiście tam kupują willę jacyś bogacze, którzy przyjeżdżają, nie wiem, najprawdopodobniej na lato. A jesień, zima, te wille stoją puste. Chyba tak jak pamiętam, to ona trochę poza sezonem właśnie jedzie do takiej willi. Już nie pamiętam, czy to jest jej, czy wynajmuje, czy od ojca bierze, bo jeszcze pojawia się osoba ojca, z którym ona się kontaktuje, tłumaczy się ojcu. Ona zaniedbuje tego swojego męża, Henry'ego. Tutaj już wiemy, że raczej to małżeństwo nie będzie miało przyszłości. No, ale przyszłość ma bieganie, czyli pierwsze zdanie, które mamy w piernikowej dziewczynie, to sens miało tylko szybkie bieganie. Po śmierci dziecka Emily zaczęła biegać. Z początku dobiegała tylko do końca podjazdu, a potem wreszcie coraz dalej. No, nie będę wam czytał, bo chcę się streszczać. To nie będzie tak szczegółowe omówienie jak w Biblioteczce Grozy, gdzie ja aż do przesady streszczam. I teraz mamy bardzo podobny klimat jak w Ręce Mistrza, tylko że główna bohaterka sobie biega nad morzem. Ona sobie biega nad morzem, tak jak w Rękach Mistrza były spacery nad morzem, więc tutaj wspaniały klimat na lato tego opowiadania, ja polecam. I teraz okazuje się, że mamy zwrot akcji w połowie opowiadania. Mianowicie ona zostaje porwana chyba pod jakimś sklepem, czy podczas jakiegoś, czy podczas biegania właśnie, czy to gdzieś jak robiła zakupy, czy gdzieś jak przechodziła. Nie pamiętam dokładnie, ale przepraszam, ale zostaje porwana, otumaniona i budzi się w jakimś pomieszczeniu zamknięta, właśnie w jednej jakiejś takiej willi najprawdopodobniej. W międzyczasie ona jeszcze dowiaduje się od gościa, który tam jest takim niepociągowym, tylko takim też nie łódkarzem, przepuszcza łódki na jakiejś rzece, że tutaj w jednej z tych willi jest taki lovelace, który ciągle zaprasza takie dziewczyny, młode dziewczyny i tylko je wykorzystuje i potem je odwozi. Troszkę możemy mieć tego małomiasteczkowego klimatu, a to jest taki trochę małomiasteczkowy klimat poza sezonem w miejscowości nadmorskiej. Jest to klimat doskonały, jeżeli czytacie to we wrześniu, na przykład nad Morzem Polskim, czy w październiku. To jest znakomite opowiadanie pod takim kontekstem, jeżeli byście to czytali. I teraz ona właśnie na tego człowieka natrafia gdzieś w jakimś lasku, gdzieś przy jakimś przejściu i mamy teraz klasyczny motyw kobiety związanej, kobiety porwanej, która jest przywiązana bodajże do krzesła. Jakoś udaje się jej
rozwiązać te, przetrzeć te taśmy, ucieka i co się dzieje? Lekko może rani go, już nie pamiętam. Streszczamy się, wybiega i teraz mamy kontynuację tego biegu w innym kontekście. Najpierw ona uciekała od problemów, od tragedii dziecka, a teraz ona ucieka walcząc o swoje życie. Rodzi się nam pytanie, kiedy ona walczy o swoje życie? I taka pewna paralela, walka o życie psychiczne, bo przecież to jest trauma, to co spotkało ją, to strata dziecka, versus ucieczka i kolejna trauma już fizyczna, czyli można by to powiedzieć walka umysłu z ciałem. Jej organizm jest już przystosowany do biegania. Powoli będzie się nakręcać do totalnej ucieczki. Ta końcowa scena, znaczy właściwie druga część opowiadania, bo to jest taka dwuczęściowa opowieść, to jest właśnie ucieczka nad morzem, nad plażą, pustą plażą poza sezonem. Więc nie ma za bardzo komu krzyczeć. Nie ma do kogo wołać pomocy. Jednak, kiedy morderca i oprawca zaczynają już doganiać, na horyzoncie pojawia się jakiś Meksykaniec. Meksykaniec, do którego ona mówi, żeby jej pomógł, natomiast ten morderca robi ściemę, mówiąc, że ona jest pijana, że to jest jego kobieta. Tym samym wybija Meksykańca w ogóle jakby z rytmu, myli go. Meksykaniec obrywa i zaczyna się dalsza ucieczka. Następnie, kiedy teraz streszczam zakończenie już, czyli spoilery, to już wiecie, że w Bibliotece Grozy są. W wyniku jakiegoś galimatiasu, chyba potknięcia się kogoś, sytuacja, w której ona napiera na tego oprawcę, on się przewraca i wpada jakby w falę. Taka jedna fala go zalewa. Ona dostrzega, że morderca nie potrafi się odnaleźć, jakby traci rezon w pewnym momencie. I fala go zalewa. Ona widzi, że facet nie potrafi pływać, wręcz boi się wody. Nie potrafi pływać i ta fala coraz bardziej go porywa. Ona to widzi, ona go chyba spycha w jakiś tam sposób. Być może on dostaje jeszcze jakieś uderzenie. Cichutko, kotku, cichutko. On zostaje porwany przez falę i najprawdopodobniej utopi się. Ona, można powiedzieć, jakby morduje go w obronie własnej. Ona teoretycznie mogłaby go próbować ratować, ale on dostaje swoją nauczkę. W międzyczasie Emily myśli jeszcze o mężu, że zadzwoni do niego, opowie tę historię. Całość kończy się właśnie obrazem, jaki King nam maluje, czyli puste morze, pusta plaża, tylko kropka tego mordercy, który gdzieś odpływa w dal i tonie, zostaje. Trzy ptaki złożyły skrzydła i zapikowały w dół. Emily klasnęła w dłonie, mimo że zabolał ją od tego spuchnięty nadgarstek. Cześć, pelikany. Potem otarła ręką oczy, odgarnęła do tyłu włosy, wstała i ruszyła z powrotem do domu. To ostatnie zdanie. No koniec, tak. Ona wraca do domu, najprawdopodobniej ona się z tego pozbiera, tak? Ona się pozbiera z tego morderstwa, tak samo jak się pozbierała po stracie dziecka. Jej przyszłość jest otwarta, zakończenie jest trochę otwarte. Niby bez odpowiedzi, ale tutaj dla mnie jest to świetne opowiadanie, że wprowadza tego Kinga, który był w późniejszym Bazarze Złych Snów. Bazar Złych Snów bardzo dobrze oceniałem. To były opowiadania obyczajowe, gdzie jakiś element horroru właśnie był tylko tłem, był tylko jakimś takim, no nie wiem, też o starości w bazarze dużo było. Trochę realizmu magicznego było w bazarze. A co mamy tutaj? Spotkanie z mordercą, porywaczem i mocny rys psychologiczny naszego głównego bohatera, tutaj bohaterki Emily.
Opowiadanie trzymające w napięciu, z dużą ilością opisów przyrody, tego samego biegu, jak wpływa to na naszą psychikę. Pozytywnie, właśnie pozytywnie. Kilka lat temu czytałem książkę jakiegoś szwedzkiego naukowca o depresji, gdzie poleca swoim klientom, pacjentom sport, jakąś aktywność fizyczną. Ale w jaki sposób? Otóż chyba początkowo wystarczy raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, 30 minut. Według niego to bardzo dobrze wpływa na leczenie depresji, wychodzenie z depresji i w ogóle zapobieganie też depresji. Skracając oczywiście, tłumaczy to w ten sposób, że jeżeli my nagle, powiedzmy, mamy wzmożony wysiłek fizyczny przez jakiś czas, powiedzmy przez te 15 minut, i nasz mózg widzi, że to przyspieszone tempo, ten cały ruch krwi i wzmożone oddychanie jest związane z czymś przyjemnym, ten wysiłek jest przyjemny, jest czymś, co jest dla nas dobre, ale też relaksuje w jakiś sposób, męczy, tak, ale organizm uczy się konotować to z czymś, co przechodzi i to jest normalne. Natomiast w ostrych takich stanach właśnie depresyjnych czy nerwowych, no kotku, no o co chodzi, no mam nadzieję, że to nie jest kocia depresja, no to organizm, dam ci jeść, jak skończę to opowiadanie, to organizm uczy się właśnie panować nad tym przyspieszonym tempem, nad tym fizycznym aspektem depresyjnych chorób i około depresyjnych chorób psychicznych. I właśnie tutaj postać tej bohaterki jest już przygotowana do walki z oprawcą na tym tle, które przed chwilą opisałem. Ona wychodzi cało i ona już jest, ona wie, że to jest tylko przeszkoda na drodze do jej spokoju, szczęścia, do jej życia, że to jest morderca, kolejna tak jakby barierka do przeskoczenia na tej sztafecie życia. Dla mnie jest to opowiadanie przemyślane, ciekawe, kingowskie w tym takim nowym stylu, który zaczyna się, powiedzmy, no nie wiem, no być może tutaj, bo te starsze opowiadania w szkieletowej załodze, no to chyba trochę się różnią. Chociaż teraz już nie pamiętam. Ale teraz właśnie ta piernikowa dziewczyna, która bardzo mi się podobała, przechodzi w opowiadanie, które koreluje z nami w ciekawy i trochę może śmieszny sposób, czyli rower stacjonarny. Rower stacjonarny to opowieść o Richardzie Sifkitsu, który w pierwszym rozdziale pod tytułem Metaboliczni robotnicy zostaje wezwany do lekarza po analizę badań, gdzie okazuje się, że tam w wyniku, nie wiem, chyba coś około 40 jest facet, on musi zmienić tryb życia i lekarz daje mu bardzo widowiskową metaforę jego czerwonych krwinek, czyli ci metaboliczni wojownicy. Lekarz opowiada głównemu bohaterowi, że tacy wojownicy są w jego krwi i jeżeli on na przykład zjada burgera, to oni muszą za niego wykonać ciężką robotę i oni cały czas pracują. Jak on je kilka razy w tygodniu burgera, to oni cały czas muszą pracować i oni są już zmęczeni. I ten lekarz mu tak to dobrze opisuje, no że w końcu ten główny bohater wpada na pomysł kupna stacjonarnego rowera, żeby trochę odciążyć tych robotnikom, też będzie próbował zmienić dietę. No bo wiecie, jak tak cały czas zrezie, to ci robotnicy dzień i noc pracują i tylko sobie myślą, o kurczę, kiedy ten Stephen King przestanie żreć te burgery. No a to opowiadanie nie jest właśnie, nie mówię, że nie bez kozery podałem, że Stephen King też ma swoich metabolicznych bojowników, bo wiemy, że jest miłośnikiem burgerów,
Ale w posłowiu pisze, że to właśnie jego niechęć do wszelkiego rodzaju bieżni, rowerków, mechanizmów do ćwiczeń spowodowała napisanie tej opowiastki. Ale jednak Steven mówi, że no jednak używa tej bieżni, tak? Jednak próbuje coś robić. No, ale teraz na czym polega pomysł na opowiadanie? Otóż facet, żeby się nie znudzić, on przed tą bieżnią, czy przed tym rowerkiem, maluje sobie jakiś obraz, jeśli dobrze pamiętam. I na tym obrazie ten obraz jest jak żywy, bo on chyba jest właśnie malarzem, ilustratorem. I ten obraz sobie maluje tak, jakieś widoczki, żeby ten obraz był, jakbyście widzieli, że jedziecie na rowerze właśnie przez drogę, góry, ładne widoki na horyzoncie, etc. I jak on jeździ, to ten obraz jakby ożywa. I na tym obrazie pojawiają się ci robotnicy, tacy robole, tacy wiecie, w spodniach roboczych usmoleni. No i okazuje się właśnie, że to są ci ludzie, którzy pracują w jego żyłach. To jest jakby ekranizacja, no, taka metafora tych krwinek. Dla mnie to opowiadanie troszkę w drugiej połowie się rozmywa. Ja za bardzo nie mogłem złapać właśnie tego konfliktu, co oni chcą, bo oni się pojawiają, oni są trochę takimi duchami, oni trochę mają nastraszyć tego głównego bohatera. Natomiast cała ta obyczajowa podpora opowieści to jest właśnie walka ze swoimi słabościami. Walka z tym, żeby się nie obżerać i jakoś ten zdrowy tryb życia prowadzić. Natomiast bohater w opowiadaniu dochodzi do takiego momentu, gdzie on aż za dużo pędzi i pedałuje. I wręcz, no nie wiem, wypluwa siódme poty z siebie, flaki wypluwa. I w puencie opowiadania Steven pisze, że no, to nie chodzi o to właśnie, żeby się ukatrupić, tylko żeby raz w tygodniu na spokojnie sobie pójść do kawiarenki i zamówić, jak to robi właśnie w ostatniej scenie główny bohater, zamówić szarlotkę czy jakieś ulubione ciasto i wypić z kawą, bo życie jest po to, żeby się cieszyć. No ale że ten złoty środek musi być, ten balans. Nie możemy przesadzić w jedną albo drugą stronę. Więc tutaj Steven nawołuje do tego złotego środka, który no trudno jednak mimo wszystko osiągnąć. Głównemu bohaterowi to się udało, ponieważ zrzucił zbędne kilogramy i potrafi sobie bez wyrzutów sumienia zjeść ciasteczko. Oczywiście w dojściu do tego pomogli mu ci bojownicy, których on namalował, którzy wychodzą ze ściany i w jakiś tam sposób z nim wchodzą w jakieś wymianę zdań. I teraz ciekawostka, z całego opowiadania, które czytałem 2 tygodnie temu, trzy może, tak, trzy, cztery może, to ja nie pamiętam właśnie tej sprzeczki, jaka zachodzi pomiędzy bojownikami a głównym bohaterem, jak oni się spotykają z tego obrazu. Bardziej pamiętam ten motyw kupna rowerka, znalezienia złotego środka. Więc no, to dla mnie było takie trochę jak z Rose Mother, może jest ja taki wspólny jakiś mianownik tego opowiadania, że jest obraz i ten obraz to jest inny świat. Ale zwróćcie uwagę, że to jest jakby też kolejne opowiadanie o zdrowiu psychicznym, które Stephen King nam pokazuje, że warto o to dbać i dlatego właśnie te opowieści są świetne na double feature. Jeśli kiedykolwiek pedałowaliście, wiecie, jakie to może być śmiertelnie nudne. To opowiadanie wzięło się z mojej nienawiści nie tylko do stacjonarnych rowerów, ale do każdej bieżni. Więc ja czytałem je pod rząd, pomimo że one są inaczej ustawione. Stationary bike oddziela od piernikowej dziewczyny sen Harvey'a i miejsce obsługi podróżnych.
I dlatego teraz, żeby nie przeciągać, no te dwie piernikowa dziewczyna według mnie jest lepsza. Rower stacjonarny jest taki bardziej błahy, taki bardziej, powiedziałbym, rozrywkowy, pulpowy. Przez tych robotników, takich trochę śmiesznych, którzy wychodzą ze ściany. Natomiast to jest dla was już pierwsze double feature w tym podcaście. I teraz ja mam dla was zaraz po krótkiej przerwie drugie double feature, które będzie nawiązywać do motywów właśnie, które były i które będą. Czyli sen Harvey'a nawiązywać będzie do snu o wężu Howarda z poprzedniej części audycji, odcinka cykl Grozy, Biblioteka Grozy, nie kopcie mi grobu. Natomiast miejsce obsługi podróżnych będzie nawiązywać do tego opowiadania, które następuje w 4 po północy, czyli ukryty ogród, sekretny ogród, ukryty ogród, sekretne okno, ukryty ogród. Kurczę, nie mogę zapamiętać. Natomiast opowiadanie Piernikowa dziewczyna nawiązuje do opowiadań wakacyjnych, powiedziałbym właśnie, które będzie w Blackwoodzie, czyli w kolejnym odcinku Biblioteki Grozy, którą wypuszczę, czyli Blackwood. Co prawda, u Blackwooda pracownik, recepcjonista hotelowy wyjeżdża gdzieś nad jezioro, tutaj mamy nad morze, odpocząć. Tutaj jest po sezonie, ale ten motyw wyjazdu z miasta, aby odpocząć od życia, od problemów codzienności, zazębia się. Czyli u Blackwooda wyjazd nad jezioro, u Kinga wyjazd trochę od problemów małżeńskich i ucieczka od tej traumy, która kiedy Emily mieszkała z Henrym, no nie mogła zniknąć. Więc tutaj Floryda, tutaj kanadyjskie lasy u Blackwooda. Natomiast sen Harvey'a bardziej z Howardem. Już wam opowiadałem o wężu, który śni się głównemu bohaterowi, który atakuje głównego bohatera, który to wąż, który to główny bohater jest w jakiejś takiej chacie w Afryce. Aczkolwiek on wie, że ten wąż jest, ale go nie widzi. Widzi tylko objawy, oznaki, symptomy węża, czyli ruchoma trawa. Ruchoma, wijąca się w kształcie litery S, trawa, takie zawijasy. To jest koszmar, więc nie widzimy tego. A co jest to za koszmar u Stephena Kinga w Harvey's Dream? O tym po krótkiej przerwie. Pozwólcie mi napić się kilka łyków wody, odpocząć, bo przechodzimy do kolejnego właśnie double feature'a. Czyli teraz mamy double feature. Poczwórne opowiadania. No już tak wymyśliłem takie coś, żeby to włożyć do jednego podcastu, żeby to była trylogia double feature'owa z powtarzającymi się motywami u Howarda, u Kinga i Blackwooda. Okej. Po krótkiej przerwie otwieramy kolejne drzwi, tym razem nowoczesnej bardziej grozy, bo współczesny pisarz Stephen King, więc drzwi nie będą skrzypiały, tylko będą, są takie drzwi balkonowe przesuwane. O. Otwieramy kolejny rozdział audycji. Jeszcze wspomnę, bo mi się przypomniało, że w Piernikowej dziewczynie jest fajna scena, kiedy mamy reminiscencję, jak dziewczyna nasza Piernikowa sobie przypomina, jak to kiedyś za dzieciaka wspinała się na drzewa i jakiś wujek uczył ją prawidłowego upadku z drzewa, żeby tam odpowiednio wywinąć ręce, głowę i zamortyzować upadek. I teraz jak ona wyskakuje od mordercy tej willi, to właśnie opatula się jakimś takim kocem czy zasłoną z toalety,
żeby nie poraniło ją szkło, i wyskakuje przez szkło, przez szybę, i właśnie stosuje ten chwyt, ten układ ciała, który ją nauczył wujek. I no prawda, coś tam trochę jej kostka ucierpiała, ale przeżyła ten upadek z tego chyba pierwszego piętra i nic się jej nie stało. Dzięki temu doświadczeniu z przeszłości, to jest takie też przełamanie, że ta scena jest nam zapodana, także cofamy się w czasie. Natomiast Sen Harvey'a to trochę taka miniaturka, 10-stronnicowa, taka no, symboliczna opowieść, które przyszło do Stephena Kinga we śnie. Napisał to za jednym posiedzeniem, rejestrując to, co już wcześniej zakomunikowała mu podświadomość. W tym tomie jeszcze jest jedna opowieść ze snu, ale o tamtej wiem trochę więcej, więc on o tej nie wie za bardzo, to tak intuicyjnie z niego wyszło. A to jest historia tytułowego Harvey'a i jego żony Janet. Mamy opis posiedzenia przy porannej jajecznicy, rozmowa Janet z Harvey'em. Harvey opowiada, że miał jakiś sen, właściwie to był koszmar, obudził się w nocy z krzykiem. Nie słyszałaś, że się obudziłem w nocy z krzykiem? To jest sobotni ranek. Harvey opowiada, że to był sen i właściwie na początku Janet chce, żeby on ten sen opowiedział, a on do końca boi się opowiedzieć ten sen, nie wie, czy chce opowiedzieć ten sen, aż w końcu w pewnym momencie Harvey opowiada sen w krótkim zdaniu. Podszedłem do okna i zobaczyłem, że Volvo Friedmanów ma z boku wgniecenie. Domyśliłem się, że Frank pił i że to się stało, kiedy wracał do domu. Janet czuje nagle, że zaraz zemdleje, bo ona słyszy ten sen i dalej już nie chce, żeby on opowiadał. Właśnie w tym śnie ktoś dzwoni, on podnosi słuchawkę i dowiaduje się, że Trisha, ich najstarsza córka, coś mówi, ale przerywa. Słychać tylko fragmenty słów. Jakby próbowała coś powiedzieć, ale nie mogła tego wykrztusić. Nie miała siły zaczerpnąć oddechu. Wtedy zacząłem się bać. No i to są takie krótkie strzępki snu, które on jej opowiada, a Janet się boi. Janet jest przerażona, dlatego że ona już przygotowując śniadanie widziała, że ten samochód u sąsiadów, tych Friedmanów, ma już wgniecenie. I ona to zauważyła kątem oka. Więc obawia się, że jak teraz zadzwoni telefon, to że będzie to właśnie telefon z wiadomością taką złą o tym, że coś się stało Trish, czyli ich córce. Oczywiście w tym opowiadaniu dzwoni ten telefon i kończy się takim niedopowiedzeniem, że oni odbierają, mówią halo, no i nie wiadomo, co się dzieje. Być może po prostu śniący się budzi, a czytelnik przestaje czytać. Natomiast żona opowiada jeszcze taką zasadę, że jak się opowie sen, to się chyba nie spełni. Więc oni się tego trzymają, ale pomimo tego wierzenia, to on się zaczyna spełniać. Natomiast jakby tutaj też nie widać ani tej córki, ani nie widać samego wypadku, ani nie widać rozwiązania tej zagadki. Nie wiadomo, czy to po prostu jest jakiś zwykły telefon, czy może będzie to telefon rodem ze strefy mroku. No i tutaj właśnie link do opowiadania Howarda, gdzie facet się budzi i tak naprawdę nie wiemy, czy ten wąż to w tym śnie zabił go ten wąż, czy to jakiś zawał, czy to co to właściwie stało się głównemu bohaterowi. Tutaj nie wiemy, czy ten sen Harvey'a przyśnił się mu i zapowiedział jakiś wypadek. No, zakończenie otwarte. Niepokojące zakończenie, bo to może być i tak dobrze i źle. Krótkie 10-stronnicowe opowiadanie, które jest idealne do przeczytania przy sobotnim śniadaniu przy jajecznicy. Jeszcze kiedy żona wam robi jakieś tam śniadanie z jajek.
Myślę, że to jest taka miniaturka, do której trudno się przyczepić. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej imersji. Lekki niepokój, taki śniadaniowy niepokój. Myślę, że 6 na 10 dałbym tej opowieści. No i tutaj właśnie sen. Sen u Kinga i sen u Howarda, ale miejsce obsługi podróżnych to jest rest stop. To jest już opowiadanie bardziej rozbudowane, z ciekawym konceptem o tym pisarz versus człowiek, artysta, człowiek. Tożsamość jedna, druga tożsamość. Kiedy się zaczyna, która kończy, przeobrażenie człowieka w artystę, alter ego artysty, alter ego pisarza. Tutaj wątki właśnie się pojawiają z drugiej połowy być może, której nie czytałem akurat, drugiej połowy. Oglądałem tylko film i właśnie ekranizacja Johnny Depp, Sekretne okno, Tajemniczy ogród i nowela Kinga. W tym przypadku trochę jest schemat odwrócony, ale to są te same motywy. Tutaj mamy trochę pisarza jako takiego superbohatera, który to pisarz, kiedy widzi, że dzieje się coś złego, to przebiera się i może uratować niewiastę z potrzasku. Czyli taki właśnie pozytywny bohater, rodem z filmu Kick-Ass, gdzie zwykli ludzie stają się bohaterami. I nasz pisarz tutaj jest nawiązanie do Richarda Bachmana. Stephen King w posłowiu zastanawia się, skąd się bierze to, że on chce właśnie być Richardem Bachmanem, kiedy on staje się tym drugim pisarzem pod pseudonimem, kiedy on pisze. Dlaczego właściwie, skąd wynika ta potrzeba? I tutaj w tej opowieści Rest Stop, mamy opisanego pisarza, którego tożsamość określona jest przez nazwisko i sam ten pseudonim. Na wstępie King zastanawia się, rozmyśla o pseudonimach różnych znanych pisarzy, na przykład tego, który napisał Skarb Sierra Madre i innych, ale teraz cytuję, nazwisko. Czym jest nazwisko? Kim na przykład był on sam w trakcie odbywanej co 2 tygodnie podróży do Sarasoty? Gdy wyjeżdżał spod O'Gold w Jacksonville, był bez wątpienia Hardinem. I był oczywiście Dykstrom. Drugie nazwisko, Hardin, prawda, i Dykstra. Gdy wchodził do swojego położonego nad kanałem domu przy McIntosh Road. Ale Kim był na drodze międzystanowej 75, kiedy przemieszczał się z jednego do drugiego miasta pod jaskrawymi światłami autostrady. Hardinem, Dykstrom, w ogóle nikim? Czy istniał jakiś magiczny moment, kiedy zarabiający gruby szmal literacki wilkołak zmieniał się z powrotem w nieszkodliwego profesora anglistyki, którego specjalnością byli dwudziestowieczni amerykańscy poeci i powieściopisarze? I czy miało to znaczenie, dopóki był w porządku wobec Boga, Urzędu Skarbowego i trafiających się od czasu do czasu futbolistów, którzy uczęszczali na jego 2 uniwersyteckie kursy? Bo tutaj mamy bohatera, który na co dzień pracuje na uczelni, jakby wykłada za marny grosz, ale dostaje ofertę napisania, tak właściwie przypadkiem, jakiejś tam powieści, takiej bardziej rozrywkowej i za to dostaje większe pieniądze i on przejeżdża właśnie do miejsca, żeby się skupić na pisaniu i zająć tą książką. Nic z tego nie miało znaczenia na południe od Oakley. Miało znaczenie to, że chciało mu się potwornie sikać, bez względu na to, kim był. Wypił w Pot o Gold 2 piwa ponad swój normalny limit, ustawił tempomat w Jaguarze na 65 mil, nie chcąc w tym tego wieczoru ujrzeć w lusterku wstecznym żadnych migających świateł. Mógł kupić sobie Jaguara za książki napisane pod nazwiskiem Hardin. Lecz przez większość życia był Johnem Andrew Dykstrom i właśnie to nazwisko oświetliłby snop światła z latarki, gdyby poproszono go o prawo jazdy.
Chociaż piwo w Pot of Gold mógł wypić Hardin, kiedy gliniarz z drogówki wyjmie budzące lęk plastikowe pudełeczko z alkomatem, w wyszkolonych trzewiach tego gadżetu wylądują skażone alkoholem molekuły dykstry. Ale bez względu na to, kim był, w czwartkową czerwcową noc stanowił łatwy łup, bo wszystkie zimowe ptaszki odfrunęły do Michigan i miał międzystanówkę prawie wyłącznie dla siebie. Tak czy inaczej, fundamentalny problem z piwem polega na tym, że nie można go kupić, wyłącznie wynająć, tak szybko przelatuje przez człowieka. Tymczasem zaś, kim naprawdę był? Z pewnością przybył przed 16 laty do Sarasoty jako John Dykstra i pod tym nazwiskiem uczył od 90 roku języka angielskiego itd., itd. Tutaj dowiadujemy się teraz tej historii, że on dostał okazję, żeby sobie dorobić. I właśnie, skracając, on staje w połowie tej drogi pomiędzy tą swoją mieściną, gdzie mieszka, gdzie jest sobą, a gdzie jest pisarzem, wstaje się wysikać, zatrzymuje jaguara, żeby wysikać się i wchodzi do toalety gdzieś w jakimś przydrożnym barze. Czeka w kolejce i czekając w kolejce jest świadkiem sceny, no, jakiejś takiej przemocy wobec kobiety, jakiegoś faceta. Najprawdopodobniej jest to jakaś para. Facet jest podpity i zaczyna grozić tej dziewczynie. Zaczyna jej grozić. Okazuje się z dialogu, który słyszymy z perspektywy naszego bohatera bardziej. Oni są gdzieś w kabinie schowani, toaleta zajęta, ale te słowa słychać po całej toalecie, w korytarzu. No i główny bohater słyszy, jak ta kobieta dowiaduje się, że ta kobieta ma w sobie dziecko, więc tamten facet, który jej grozi, najprawdopodobniej w grę wchodzi jakieś pobicie tej kobiety też. Ona się go boi, tego swojego partnera, chyba już wcześniej była przez niego pobita. Ona się boi o dziecko, mówi mu, żeby nie bił jej, bo ma to dziecko, nie chce stracić i tak dalej. I właśnie Stephen King w posłowiu opowiada, że był świadkiem podobnej sytuacji, kiedy podsłuchał w toalecie w przydrożnym barze jakieś takie tego typu słowa, chociaż nie były to tak ostre słowa jak w opowiadaniu, to nie musiał interweniować wtedy, ale to zainspirowało go do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby ktoś rzeczywiście komuś realnie groził w tej toalecie. No i czy Stephen King by pomógł tej niewiaście? Pytanie, czy to byłby Stephen King czy Richard Bachman? No i właśnie to pytanie teraz tutaj nam się aktywuje, bo właśnie chodzi o to, że jako wykładowca John Dykstra raczej nie jest odważny jakoś, nie jest jakby herosem. Natomiast kiedy on przekształca się w tego pisarza pod pseudonimem, to są chyba jakieś kryminały, on pisze, mi się wydaje, no to jest większym twardzielem. I właśnie w przerwie, tak, pomiędzy jedną miejscowością a drugą miejscowością jest ten moment przejścia, powiedzmy, te drzwi do strefy mroku. I główny bohater decyduje, że on jednak będzie tym bohaterem już teraz, już wcześniej, czyli nie musi dojechać finalnie do miasta, tylko on będzie tym pisarzem, który uratuje tę kobietę, wyciągnie ją jakoś stamtąd. I tak też się dzieje. I teraz szybciej będzie, jak ja znowu zacytuję wam pewien fragment. Odgłos kolejnego uderzenia, a potem dziwny charkot, który nie był ani męski, ani kobiecy. Torsje. Osoba, która będzie sprzątała toalety, znajdzie wymiociny. Lee to jest ten oprawca w kabinie. I cóż miał zrobić Dykstra? Jezu, czy miał odwagę tam wejść? Jeśli tego nie zrobi, Lee może przestać ją bić i uznać, że sprawa jest zakończona. Ale jeśli wtrąci się znajomy, może zabić nas oboje. Ale dziecko? Proszę, nie rób krzywdy dziecku. Dykstra zacisnął pięści. Pieprzony reality channel, pomyślał. Kobieta nadal wymiotowała. Skończ z tym, Ellen. Nie mogę. Nie? W porządku. Dobrze, ja z tym skończę, pieprzona dziewko.
Słowo dziewko towarzyszyło kolejne chlaśnięcie. Serce Dykstry osunęło się jeszcze niżej. Nie sądził, że to możliwe. Gdyby tylko udało mu się zaprząc do działania Doga. Doga, Dog to jest ten bohater. W opowiadaniu to by przeszło. Zastanawiał się nawet nad kwestią tożsamości, zanim popełnił wielki błąd i skręcił na ten parking. I jeśli to nie było tym, co w podręcznikach pisania nazywają zapowiedzią przyszłych wypadków, to ciekawe, co nią jest. Tak, przedzierzgnie się w swojego bohatera, czyli tego, którego tworzy, tego Doga. Wejdzie do damskiej toalety, stłucze na kwaśne jabłko Lee i pójdzie swoją drogą. Jak Shane w tym starym filmie. Kobieta znowu zwymiotowała. Dog był zmyślony. A to była rzeczywistość. Zrób to jeszcze raz, to zobaczysz, jak cię urządzę. Szykował się Lee, aby pójść na całość. Dykstra nie miał wątpliwości. Będę zeznawał w sądzie. Tutaj ten Dykstra ma teraz wyrzuty sumienia. Zastanawia się, czy nie pobiec z powrotem do Jaguara i nie zadzwonić na policję. Trzeba było tylko nacisnąć. Z damskiej toalety dobiegła intensywna czkawka, stłumione odgłosy krztuszenia. Walnęły drzwi jednej z kabin. Kobieta wiedziała równie dobrze jak Dykstra, że Lee mówi serio. A jeśli go nie... Dobra, skracamy. Wracaj do samochodu. Teraz Dykstra chce uciekać, boli cię kark i właściwie już się odwracał, kiedy przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Dog nie był prawdziwy, ale prawdziwy był Rick Hardin. No i właśnie tutaj teraz wpada na pomysł, żeby przeistoczyć się w tego drugiego pisarza, którym jest przecież, czyli pod pseudonimem. I teraz mamy trzy kropeczki, trzy gwiazdeczki i nowy akapit zaczyna się tak, że ten Lee znowu chce zaatakować, jednak w ostatnim momencie coś od tyłu go uderza. Nie widzi nic i coś uderzyło go w plecy, i rozłożył się na betonie. I teraz napastnik nie czekał ani chwili. Kopnął go twardym butem w udo, paraliżując mięsień, a potem w tyłek niebieskich dżinsach. Nie odwracaj się, Lee, odezwał się głos. Mam w ręku łyżkę do opon. Leż dalej na brzuchu, albo rozwalę ci łeb. Nasz pisarz interweniuje, wyciąga tę sprawę na ulicę, powiedzmy. Ten oprawca zostaje pobity przez niego, kobieta ma wsiąść bodajże do samochodu, dostaje instrukcję, żeby uciekła od niego, bo on nadal będzie ją bił. No i nasz pisarz wsiada z powrotem do swojego Jaguara, jeszcze jakby myśląc o sprawach Hardina, on czuje już, że jakby ciśnie go pęcherz tego Dykstry, tak? Czyli Dykstra wraca w drodze jednak jako Dykstra nasz bohater musi zatrzymać się w następnej stacji benzynowej, żeby się wysikać. Więc no tutaj nawet jak on był tym pisarzem, który atakował, to nie czuł tego pełnego pęcherza, bo przecież on się po to zatrzymał i przypadkiem przez to, że chciało mu się siku, to trafił właśnie do tej sprzeczki. No i tutaj pytanie, czy to przez adrenalinę on nie czuł tego pęcherza, czy to może właśnie przez to, że się przeistoczył w jakiś magiczny sposób w tego pisarza kryminałów, który ma większe jaja i dzięki temu go pokonał tego napastnika. No, wiadomo, że to była ta sama osoba, to był ten sam człowiek, ten sam bohater, czy to wykładowca, czy to pisarz, to był on, ale za pomocą tego jakby triku, tego przestawienia w głowie, on miał więcej odwagi. Bo on był już pisarzem, był kimś innym, był Hardinem, który potrafił zrobić coś, czego nie zrobił on. Czyli idea jest taka, że jak wcielamy się w jakieś alter ego, to trochę przejmujemy pewne atrybuty tej postaci, prawda? No jak ja na przykład nagrywam na YouTubie Żarłok TV, no to być może w myśl tego opowiadania staję się bardziej głodny i więcej jem i bardziej jestem nakręcony na to opowiadanie. No i coś rzeczywiście w tej koncepcji przedstawionej w opowieści Kinga jest na rzeczy.
Myślę, że też jest to bardzo fajne opowiadanie, chociaż nie tak rozwinięte i nie tak złożone właśnie jak, i nie tak zaskakujące przede wszystkim, jak Ukryty ogród, tajemnicze okno, złamana szybka. Nigdy nie zapamiętam tego opowiadania. W oryginale to jest chyba Secret Window. Tak więc kończymy to spotkanie ze Stephenem Kingiem, tym podwójnym takim, to właściwie jest taki kwadrat opowiadań, to jest double feature razy dwa. Cztery opowiadania, które są obyczajowe w jakimś zakresie. Trochę może jakiś realizm magiczny gdzieniegdzie. Zaskoczenie dla mnie pozytywne, jeśli chodzi o tomik Po zachodzie słońca. Nie sądziłem, że tak bardzo będzie szedł w stronę Bazaru Złych Snów, więc jeszcze na pewno dokończę go, może w tym roku. Czy nagram audycję, to nie wiem. Początkowo też zastanawiałem się, czy nie nagrać tego do Radia Stephen King. Jednak kontekst tego, co tutaj czytałem w tle właśnie, czyli Howard i Blackwood w Bibliotece Grozy, no to powoduje nam, że ja tak to wkładam Stephena Kinga do Panteonu, czyli Biblioteka Grozy, która jest biblioteką no taką właśnie odsuwaną, nieskrzypiącą jeszcze, prawda? Bo Stephen King pisarzem współczesnym jest, i więc wypuszczę tego kota na pole. I tym samym właśnie otwieram drzwi na balkon, czyli nowoczesna Biblioteka Grozy, która jednak nawiązuje do starej grozy czasami. I tyle na dzisiaj ode mnie. Jest 55 minut na liczniku. Chciałem się mocno streścić. Chciałem, żeby to nie było przeciężkawe, ale te cztery opowiadania, już wszystko o nich powiedziałem, co chciałem. Fajnie się to czyta. Polecam Piernikową Dziewczynę chyba najbardziej z tego wszystkiego. No i potem polecam Popiernikowej Dziewczynie przeskoczyć do Blackwooda, i nowego tomiku Blackwooda z 2023 roku, wydanego w wakacje, który już jest nagrany. Double feature Blackwooda ukaże się, jak tylko zmontuję. Dwie opowiadania już zostały omówione i nagrane. Tyle na dzisiaj ode mnie. Patronom dziękuję za wsparcie tej audycji. Dzięki nim powstają te podcasty. No i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia już na wspomnianym Żarłok TV, jeśli chcielibyście coś przekąsić, ale pamiętajcie, że rower stacjonarny też gdzieś stoi w rogu, bądź też w siłowni, więc jeżeli jecie już te pizze, które Żarłok TV reklamuje i proponuje i obżera się nimi, to zachowujcie się bardziej tak jak właśnie bohater stacjonarnego rowerka. Cześć!